Czyli witam Was bardzo serdecznie w tym filmie. Powiem Wam, że miałam ochotę właśnie nagrać sobie taką pogadankę, trochę z Wami porozmawiać. W ogóle mam też, szczerze powiedziawszy, ochotę nagrać i zrobić live'a, ale w związku z tym, że moje dzieci nie śpią i jest duży harmider na górze, więc po prostu nie mogę sobie na to pozwolić. A nie chcę tak jakby przekładać tego na później, bo z nagrywaniem nie zawsze jest tak, że wiecie, że możecie sobie to jakby zaplanować ten taki moment do nagrywania. Jeszcze zamknę tylko pralkę, znaczy pomieszczenie do pralki. Dzieci nie śpią, co pewnie będziecie słyszeć za chwilę, ale tak pomyślałam sobie, że mam ochotę właśnie nagrać taką pogadankę. Trochę o wszystkim, trochę o niczym, więc tak by troszkę bez planu i różne tematy akurat właściwie poruszę, bo tak sobie pomyślałam, że mam ochotę z Wami porozmawiać, trochę Wam opowiedzieć, co u mnie po prostu słychać. No więc wiecie, trudno skupić się na jednym temacie, bo będę po prostu skakać, jak to w życiu bywa, są różne kategorie w dniu codziennym, więc trudno to jakby sprecyzować, o czym będę konkretnie mówić, ale no, tak jak właśnie wam podkreśliłam przed chwilką, przede wszystkim będę Wam generalnie mówić, co u mnie słychać, ponieważ czuję, że nie jesteśmy na bieżąco, dlatego, bo jakiś czas nie nagrywam filmów, miałam przerwę na pewno dwutygodniową od nagrywania, czy tylko od edytowania, ale na pewno chyba to i to, od edytowania i od nagrywania. Wszystkie filmy, które widzieliście całkiem niedawno, były filmami, które po prostu nagrałam już jakiś czas temu i teraz je zedytowałam i wrzuciłam. I właściwie na dzisiaj też generalnie miałam edytować film z wakacji, z których wróciliśmy już ponad 2 tygodnie temu, chyba nawet 3. I miałam wrzucić ten film, bo chcę Wam też opowiedzieć, gdzie byliśmy i jakieś szczegóły takie organizacyjne dotyczące tych wakacji. No ale pomyślałam sobie właśnie, że czuję taką potrzebę Wam powiedzieć, że właśnie nie nagrywałam, co u mnie słychać, jak samopoczucie. To chyba też generalnie przez to, że kiepsko u mnie z ostatnio z takim samopoczuciem. Jakoś znaczy wiecie, nie jest, wiecie, generalnie samopoczucia, taki humor, jak to już pewnie zauważyliście w życiu swoim, generalnie jest różny. To, że on nie jest taki, jakbyśmy chcieli, to nie znaczy, że coś tam się, wiecie, jakoś złego dzieje, czy tam jesteśmy smutni, czy przygnębieni, tylko no, różne rzeczy w życiu się dzieją, tak? Do różnych rzeczy podchodzimy inaczej, tak? Inaczej będziemy się denerwować, jak nam się w samochodzie, na przykład w nowym samochodzie coś zepsuje i trzeba wyłożyć pieniądze, żeby zapłacić za mechanika, inaczej będziemy się podchodzić do wymiany hamulców w samochodzie, a inaczej zwykłych, standardowych, a inaczej do wymiany silnika. Wiecie, no po prostu wachlarz emocji, jak to w życiu bywa. U mnie jakby no niekoniecznie takie, przede wszystkim było pozytywne nastawienie chyba, tylko najbardziej u mnie trochę brakowało i podupadło to. I właśnie tutaj też poruszę teraz temat przeprowadzki do nowego domu. Bo nawet sami pisaliście mi, żebym po czasie, jak już trochę czasu minie, trochę tutaj będziemy mieszkać, no to żeby Wam opowiedzieć, jakie są wrażenia. No ale gdybyście nie pisali, to ja i tak chętnie się z Wami tym dzielę, więc mówię o tym dzisiaj. Nie mieszkamy tu jeszcze na tyle długo, żeby móc coś więcej konkretnego powiedzieć, ale przeżywam teraz taki moment, wiecie, gdzie przede wszystkim te emocje wszystkie, taka euforia opadła i nie to, że jakieś tam problemy się dzieją, czy coś takiego wiecie, konkretnego, tylko po prostu życie tak jakby zaczęło się toczyć. No i to życie toczy się tutaj trochę inaczej, czyli coś, co mogę określić, po prostu dzieją się zmiany. I te zmiany, czy je lubimy, czy ich nie lubimy, ale nawet jeżeli je po prostu jakoś, wiecie, lubimy i one są nawet jakieś fajne, pozytywne, są spoko, rozumiecie, w sensie, że są takimi emocjami, zmianami normalnymi, to one zawsze jakoś na nas wpływają, tak? To się dzieje zawsze, jako coś u nas się, w nas wszystko zmienia, nowe doświadczenia, na nowo się uczymy różnych rzeczy, są różne przygody, no wszystko jest nowe i my musimy w inny sposób reagować niż do tej pory reagowaliśmy. Więc to się właśnie we mnie w środku dzieje, także
trochę mnie to przytłoczyło po prostu. To są po prostu zwykłe problemy życia codziennego, typu wiecie, sklepy, wyjście do sklepu, gdzie co jest, trzeba szukać. Na przykład powiem wam szczerze, że ja też uporałam się z takim problemem chodzeniem do polskich sklepów, jak wam mówiłam kilka filmów wcześniej, że nie miałam takiej potrzeby, nie chodziłam do polskich sklepów za często, właściwie bardzo rzadko, nawet chyba tam w roku mnie ileś razy nie było w polskim sklepie. Ale to też wynikało z tego, że mogłam takie podstawowe produkty, z których ja korzystam, polskich produktów, kupić w angielskim sklepie, w angielskim supermarkecie, hipermarkecie, czy jak to nazwać, w takich dużych sklepach jak Tesco, Asda, Morrisons, tam były półki i były po prostu takie towary, które przyjeżdżały z Polski. Polskie po prostu produkty spożywcze, więc ja nie chodziłam do tych polskich sklepów, to co nie znaczy, że z codziennych zakupów wykluczyłam polskie produkty, bo nie było tak, tylko korzystałam po prostu z tych produktów, no wiecie, w angielskich sklepach. No tutaj na przykład na bieżąco takiego wyboru nie ma, jaki miałam do tej pory. No też nie wiem, co gdzie jest, trochę też, czy nawet asortyment tych sklepów wygląda inaczej, czy Marks & Spencer to na przykład i trochę inne rzeczy są tutaj na miejscu, są pewne lepsze, pewnych mi brakuje, do których się przyzwyczaiłam, ale są te rzeczy, których nie miałam do tej pory, a z których się bardzo cieszę. No i wiecie, no tak jak mówię, jakieś rachunki, nie rachunki, coś tam wygląda zawsze inaczej. Też jest duży wybór, też jest na przykład takie są sieciówki różnych sklepów typu Primark, które są po prostu wybór jest ogromnie wielki i też tego nie miałam, także no ale to wszystko w jakiś sposób oddziałuje, jest po prostu dużo nowości i w pewnym momencie po prostu mnie to trochę przytłoczyło. Czy wiecie, no drogi inne, no po prostu wszystko wygląda inaczej, więc nie ukrywam, że kiedy opadły te najbardziej pozytywne emocje, kiedy ta euforia w związku z przeprowadzką do nowego domu już po prostu się gdzieś tam wyciszyła, no to ja, wiecie, musiałam stanąć twarzą w twarz z nową rzeczywistością i nie do końca szybko mi to jakoś poszło, żeby przez to przebrnąć. No, także tak, zmiany mnie przytłoczyły, potrzebowałam takiej, wiecie, przerwy. Ogólnie na YouTubie powiem, że też się sporo w sensie takim działo, że trochę te statystyki mi fajnie, to z tego się cieszyłam, bo te liczby, one wzrosły, także w ogóle też tutaj chyba dobry moment, aby wam wszystkim serdecznie podziękować, że tutaj jesteście. Są też osoby, które są od samego początku, gdzie moje wyświetlenia były na poziomie kilku lub kilkudziesięciu i te osoby tutaj dalej są i ja jestem za to bardzo wdzięczna i po prostu no, niesamowicie czuję też radość i wsparcie z waszej strony. I w ogóle też nagrywam chociażby ten film dlatego, bo nawet niedawno pod ostatnimi filmami dostałam całkiem sporo pozytywnych, takich motywujących mnie komentarzy, bo wiecie, że ja poruszam bardzo różne tematy życiowe i tematy przede wszystkim ciężkie, trudne, bolesne. Dla mnie bolesne, dla ludzi, którzy przez takie doświadczenia przeszli, czy też przechodzą, więc to po prostu sprawia, no to jest coś, co nie do końca też chciałam łączyć na tym kanale, właśnie z jednej strony chciałam mieć taki fajne miejsce, fajny kanał, gdzie dzieją się różne pozytywne rzeczy, znaczy pozytywne rzeczy, gdzie dzieje się życie się łączy z problemami i tak dalej, to jest okej, ale wiecie, jak kanały nieraz na YouTubie wyglądają, że fajnie też, że wyglądają, bo ja to chcę zawsze podkreślać, bo ja taki kanał oglądam, gdzie mogę jakby dostać taki zastrzyk pozytywnej energii. A na moim kanale po prostu też poruszam takie tematy, czy taką część mojego życia, która jest nie do końca fajna, jest po prostu taka, wiecie, są takie brudne tematy, śmierdzące, których nie do końca ludzie, z którymi nie do końca ludzie chcą się dzielić, bądź też w ogóle ich tam dotykać. Więc ja, to nie był zawsze mój zamiar, miałam bardzo często wątpliwości, żeby właśnie tego nie robić. No, ale nie dlatego, że nie chciałam się tym dzielić, tylko dlatego, że wiem, kiedy ja to wszystko gdzieś tam rozdrapuję,
rozgrzebuję i tak dalej, zaczynam o tym mówić, to mimo wszystko, nawet jak poruszam nieraz teorię, to ja zawsze odwołuję się czy tam gdzieś myślami, przyciągam do mojego własnego życia. I wtedy po prostu, wiecie, no rozgrzebujecie to wszystko. No nie, nawet jak się przechodzi terapię, to proces przechodzenia terapii jest skomplikowanym procesem i właśnie takie początki, a nawet nie początki, tylko właśnie, no w ogóle podczas terapii można też przechodzić jakoś w sposób ciężko, bo wszystko zaczyna wychodzić, musimy wygrzebać i to nie jest tak, że ktoś tam, wiecie, nam pod koniec spotkania leczy nasze rany i wychodzi ok, tylko to jest naprawdę bardzo, bardzo poważna burza tych emocji, doświadczeń i tego wszystkiego, tak jakby to wszystko gdzieś tam powraca, nie? Ale to nie jest, to nie znaczy też, bo nie chcę, żebyście tutaj na przykład ktoś wpadnie na radę dać, no to lepiej nie rozgrzebać, nie mówić o tym, bo tego nie ma wtedy. To nie jest wszystko takie proste, nie jest to taką zero-jedynkową sprawą. No, w każdym razie dostałam kilka bardzo fajnych i pozytywnych komentarzy, za co jestem wdzięczna, bo tak naprawdę, powiem wam szczerze, że moją największą nagrodą, moim największym wynagrodzeniem za to, co ja tutaj robię, to jest odzew z waszej strony. To są wyświetlenia, to są statystyki, to są wasze opinie, wasze maile, wasze wiadomości dla mnie, do mnie, komentarze. To jest tak naprawdę premia dla mnie. Bardzo dużo godzin poświęcałam w tygodniu, żeby to wszystko tworzyć i to też nie ukrywam, że w pewnym momencie po prostu było dla mnie tego dużo, dużo za dużo, bo nie miałam czasu, żeby tak całkiem, wiecie, to jest dla mnie odpoczynek, to jest dla mnie duży relaks, w momencie, kiedy przede wszystkim, znaczy duży relaks nie, bo ja poświęcam, wkładam w tą pracę, czy fizyczną, czy umysłową, ale wiecie, to wszystko gdzieś tam się tworzy i przede wszystkim poświęcam czas. Już nieważne, co więcej oprócz tego wszystkiego wkładam, to przede wszystkim poświęcam naprawdę bardzo dużo godzin, żeby to wszystko tworzyć. I po prostu nie miałam takiego czasu, żeby wiecie, kiedy zwłaszcza poruszam trudne tematy, to oprócz tego, że poświęcam czas, to wkładam bardzo dużo tego mojego zaangażowania, tych moich emocji, poświęcenia tego, że tego wiecie, ja to wszystko zaczynam jakby przeżywać. To jest dla mnie pomocne, ja to bardzo chcę robić, bo to wszystko w ogóle też jest w bardzo dużej ilości dla mnie moją pomocą w bardzo trudnych momentach, tak naprawdę YouTube, ktoś tutaj jest dłużej, to wie, że byliście dla mnie moim ratunkiem. Ale bardzo takim odskocznią, moim hobby, coś, co naprawdę ludzie chcą na co dzień, czego potrzebują, a nie mają. Ja znalazłam to miejsce tutaj właśnie. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Także tak, bardzo serdecznie dziękuję, bo przemiłe, przefantastyczne komentarze. Oprócz tego spotkałam ostatnio Wickę i powiem wam, że byłam tak zaskoczona. W ogóle niesamowicie, ale też tak wzruszona i tak pozytywnie zaskoczona. Była teraz jeszcze, tak nawiasem mówiąc, mama mojego męża tutaj u nas, także nawet wtedy w galerii mnie widziała i pyta się, co ja taka zadowolona idę, bo powiem wam szczerze, że naprawdę nie spodziewałam się, że podeszła do mnie osoba, przywitać się, to było bardzo, bardzo miłe. Ja w ogóle czułam, że ktoś na mnie patrzy, ale ja myślałam, że po prostu komuś przeszkadzam i chciałam się przesunąć, a w związku z tym, że dzieci rozchodziły się w dwa różne kierunki świata, to byłam taka, wiecie, w którą stronę mam patrzeć, gdzie oni są i przy okazji chciałam się komuś tak jakby przesunąć, a to się okazało, że Wicka do mnie podeszła, także bardzo serdecznie dziękuję, było to niezmiernie miłe, więc przy okazji pozdrawiam je również i tutaj bardzo serdecznie. No, także tak jak wspomniałam, była też nasza babcia, trochę nam popomagała, kwiatki posadziła, także było fajnie i czas minął. Teraz troszkę wszystko u mnie też się tak jakby wewnętrznie, sytuacja bardziej wyprostowała, nabrałam takiej energii do działania i do różnych spraw, mam różne pomysły i różne sprawy w głowie, także powoli gdzieś to będę tam sobie w tych kierunkach działać.
No, a co, tak to wszystko wam chciałam powiedzieć, a chciałam różne tematy w sumie, o, widzicie jak ten czas leci, już 14 minut nagrywam. Też dostałam kilka zapytań właśnie o toksyczno, też dostałam kilka zapytań i w ogóle dostaję właśnie takie zapytania o właśnie toksycznych rodziców, tutaj szczególnie o toksyczną matkę i odnośnie tego jak sobie radziłam, ja nagrałam właśnie kilka filmów na kanale, tak naprawdę w którym radzę, jakie są najbardziej skuteczne rozwiązania w tej sytuacji, ale to też bardzo zależy, nie można czerpać wiedzy czy podejmować decyzji na podstawie jednego źródła, trzeba szukać wielu źródeł i znaleźć moim zdaniem najbardziej dopasowane rozwiązanie do nas, przede wszystkim porozmawiać z kimś, z ekspertami, przede wszystkim powiedzieć, bo o to chodzi też, że nie tylko musicie słuchać, co ktoś przeżył, dlatego, bo wasze życie może wyglądać inaczej i wasze doświadczenia są inne, są na przykład różne typy toksycznych rodziców, w tym toksycznych matek. I ja bym powiedziała, ja tak trochę się z tego śmieję, bo są takie typy, które moim zdaniem są bardziej niebezpieczne. Tak, ja miałam tyle szczęścia w całej tej toksycznej relacji z moją mamą, że to jest osoba, która przede wszystkim nie interesuje się moją... To jest osoba, która nie interesuje się moją osobą. To jest osoba, która nie interesuje się córką, czyli mną. Także miałam o tyle łatwiej, że nie do końca, wiecie, musiałam się tak jakoś... To troszkę tak naprawdę ona się odcięła ode mnie niż ja od niej. Oczywiście to było z dwóch stron, ale rozumiecie, są też matki, które są, działają w drugą stronę, czyli tak jakby mogę powiedzieć, że one nie do końca dają wam żyć własnym życiem. I to jest moim zdaniem troszkę ciężej wyjść z takiej relacji, bo przede wszystkim trzeba już ją zdefiniować, bo jest ona trochę taka, jakbym powiedziała, śliska, czyli nie wiadomo, czy faktycznie ten rodzic jest toksycznym rodzicem, czy to już wychodzi poza granicę, poza normę, czy to jeszcze mieści się w tej normie, gdzie on może tak zachowywać się, a nie inaczej. Więc to jest takie tutaj bardzo niepewne i to należałoby skonfrontować, żeby powiedzieć, co konkretnie się dzieje, żeby móc tak jakby właśnie zdefiniować tą drugą stronę. Moja matka, nie wiem do końca, nie chciałabym mówić moja mama, no bo wiecie, ale no nie będę już dzisiaj tego tematu jakby bardziej wiecie, rozgrzebywać, bo to po prostu by długo, dużo zajęło. W każdym razie moja matka jest po prostu takim typem, którym nie miałam takiego problemu, wiecie, w sensie tak, łatwo było to zdefiniować, tak, bo tak jak mówię, była osobą, która była rodzicem, która się nie interesuje swoim dzieckiem, tak? Więc już wiemy, że jest coś nie tak, prawda? Więc wiemy, że coś jest nie tak, no i przede wszystkim, tak jak właśnie mówię, tak jak wspomniałam, w związku z tym, że ona się nie interesuje, no to też jest łatwiej jakby zakończyć takie relacje i kontakty, tak? No bo z wielu oczywistych powodów, chyba, których nie muszę tutaj jakby uzupełniać, no bo po prostu wiadomo, ona się nie interesuje, więc ona to nie zabiega o te relacje. Nawet co więcej, nie bardzo ją to jakoś interesuje. Natomiast jeżeli jest taka nadopiekuńcza matka, tak, no to wiecie, to jest taka pokusa też dla dziecka, tak, żeby cały czas korzystać z tej nadopiekuńczości. To chyba generalnie częściej tyczy się synów, ale wiecie, w każdym razie właśnie to jest wtedy trudniejsza relacja, żeby i to zdefiniować i wyjść z tego, tak? No bo wiadomo, że jesteśmy ludźmi, nami kierują emocje i też życie nie jest łatwe, tak? Zazwyczaj, może się zdarzyć, że zazwyczaj nie jest, więc wtedy często tak jakby wyciągamy tą rękę. No więc w moim przypadku akurat to było bardzo proste, no bardzo proste, w sensie było to łatwe do zdefiniowania i też proste, żeby to rozwiązanie zastosować, żeby te relacje ograniczyć i też tak jak wspomniałam, żeby wprowadzić, bo w takich relacjach trzeba wprowadzać granice, tak? Takie granice bezpieczne dla was, które będą zapewniać wam poczucie tego bezpieczeństwa i tej niezależności, poczucie też swobody, no wszystkiego, tej waszej przestrzeni. Ale
te granice praktycznie można zdefiniować dopiero po terapii, tak? No bo nie ma się tej wiedzy, co się dzieje, jaki to jest typ, co typ rodzica toksycznego, jakie rozwiązania do tego można zastosować. Także takie granice, żeby ograniczyć kontakt z toksycznym rodzicem, tak naprawdę musi być zdefiniowany typ tego rodzica i musicie być w trakcie albo w każdym razie wiecie, po konsultacji ze specjalistą, który wam pomoże i jakby udzieli wam drogowskazu, gdzie tak naprawdę ta bezpieczna granica może się dla was znajdować. Także samemu jest to bardzo ciężkie, tak? Bo to też działa w tą stronę, że ofiara często właśnie te granice, wiecie, my przesuwamy, a szczególnie co do rodziców, no bo to są nasi rodzice, tak? Jakby na to nie patrzeć, jakikolwiek by to nie był przypadek, czy też jak są nawet bardzo takie drastyczne przypadki, kiedy oprawca jakby niszczy swoją ofiarę i czasami kiedy to nawet są patologie różne i tak dalej, to dalej ta ofiara ciągnie do tego oprawcy, wiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. Także to jest ciężkie, żeby tak by samemu te granice wyznaczyć, bo one mogą być tak naprawdę za daleko, oczywiście na korzyść oprawcy, a na waszą niekorzyść. A w moim przypadku było tak, że my te relacje zakończyliśmy całkowicie, tak rzec można niestety. Znaczy pewne mieliśmy, ale mi też oczywiście jest łatwiej, bo mieszkam za granicą, więc to wszystko wygląda trochę inaczej, ale mam nadzieję, że wspomniałam wam, jak to też u mnie wygląda. No i co? To miała być naprawdę pogadanka. Powiem wam, że jak zaczynam rozmawiać przed kamerą i mówić różne rzeczy, to czas leci strasznie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Oczywiście jak zawsze zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie i pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Mua!